Balzak warszawskiej ulicy, ale wiech inny niż zazwyczaj. Dziś nie wystąpią przed Państwem panowie Piecyk, Wątróbka, Walerian Pietrusiński i tak dalej. A kto wystąpi? Na przykład już za chwilę w pierwszej scenie zaprezentują się Państwu panowie Cukierman, Kalafior, Dawid Szczypiorek i Kuba Rubinowicz. O! Bohaterowie, zwróćmy uwagę, równie warszawscy, co Wątróbka z Piecykiem. Teatr Scena Lubelska, 30 przez 32.
zaprasza na przedstawienie wiech po żydowsku. A na niepodrabianych przedwojennych instrumentach grają dla państwa panny Cela Klawisz i Lala Chrobotek. Witam, pani Kalafior! Wow! Co pan tak prędko latasz, pani Kalafior? Ja muszę latać, żeby się zgrzać i zmęczyć. A po co to pana? Na obiad zarabiam. Co pan zarabiasz? Kto pana za to płaci? Widzisz pan, jak ja przychodzę do domu niezmęczony, to żona od razu wie, że byłem w cukierni i mnie obiadu nie daje. A jak mnie serce bije i cały jestem spocony, to myśli, że tak chodzę za interesami. Dlatego latam. A! Czekaj pan, pani Kalafior! Pogadać chwili z panem nie można. O! Rubinowicz! Rubinowicz! Stój pan coś! Poczekaj pan, spieszę się. Aha, interesownie. Przeważnie. Żona moja podobno idzie właśnie się inflagrancić ze Spinaksonem. Ja idę ich przyłapać. A ze którym Spinaksonem? Z młodym F. Spinaksonem. Pończochy i trykotarze. A z tym, co jest niewinien te 500 złotych? Punktualno, tak. Z tym takim grubym, czarnym i niedużym? Właśnie. Co siedział za cieki kaca? Którego kaca? Wiadomo, którego starszego. Łódź. A propos łódź. Się ruszyło podobno. A co mnie obchodzi się ruszyło? Ja się spieszę do Spinaksona. Jak do tego Spinaksona, co mówiliśmy, to pan zdążysz. Co znaczy zdążę? Ja go znam. Zdążę się napawać zemstą. Nie to. Zdążysz pan dostać po mordzie. Ten Spinakson, to on jest pierwszy lekkoatletnik, co się dotyka boks. Czyli kułakiem w zęby. Tudzież rzut z kulą, skok w dal i inne artykuły sportowe. Już pana widzę jechać z pogotowiem do szpitala na czyste. O, oko masz pan złamane. A, łeb zawinięty z bandażem też. O, to coś nie przystoi na kupca trzeciej kategorii. Wstydź się pan, panie R. Więc ja się zapytuję, co ja mam robić? Ćwiczaj się pan. Ćwiczaj pan boks. Boks? Boks, boks. Jak ten Rotholz. Boks. 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 O! Rubinowicz! Co słychać? Za dlaczego ja tak dawno cię nie widzę pokazywać się w cukierni? Z powodu nie mam czasu! A co robisz, jak nie masz czasu? Się ćwiczam! To znaczy się ćwiczasz! Zwyczajnie, za boksera chcę się dostać! Nie rozumiem! Chcę być Rotholz! Który Rotholz? Mieczysław Rotholz, import-eksport śledzie? Czy Pinkus Rotholz, biuro próśb i podań? Ani Mieczysław, ani biuro próśb. Chcę być Rotholz sierpniowy ruch, czyli knockout. Nasz sznapsio. Nie znam ta branża. Powiedz pan czuś. To jest boks. A co jest boks? Mój zacofanek, wieśniak, hamuś można powiedzieć. Pan nie słyszałeś o boks? Może słyszałem, może nie słyszałem. Nie pamiętam. To pan masz się dziwić, powiedz pan coś. Boks to jest
dajesz pan kogoś w mordę z knokautem, on leży na desce bez przytomności, a pana nie biorą za to do komisariatu. Wprost przeciwnie, za heroja pan chodzisz. Wszyscy klepają pana brawo. Potem proszą iść do baru Central. Dostajesz pan szklankę herbaty, możesz pan jeść, pić i podpuszczać pasa. Grosza to pana nie kosztuje, bo pan jesteś mistrz. A o wiele tamten daje w mordę, to od razu onisz mistrz i jego fundują herbaty? Zrozumie się, ale nie możesz pan pozwolić się uderzyć. Od tego masz pan do wyboru różne ruchy. Patrz pan, ten się na przykład nazywa sierpniowy. W sierpniu bywają żniwa. Kmiotek wychodzi z kosą na pole i zeżyna żyto z boku. Z boku. Tak samo pan z boku bijesz tego drugiego w zęby. Nie pokazuj pan! Bez tego się pan nie nauczysz. A teraz pójdę zademonstrować rucha podbródkowego. Cholera! Daj pan spokój! Języka sobie przygryzłem. Oto mnie się rozchodziło. Teraz dostajesz pan prosto z mostu w pysk i to się nazywa direct. Po czym znajdujesz się pan bez przytomności 10 sekund. Aim, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein! Sej! No! Kto jest mistrz? Kogo zaproszą na szklaneczkę herbaty? Wstawaj pan, panie Rubinowicz! No, i na co to panu było? Szło za Odastratem! Dzień dobry państwu. Sprawa karna o pobicie. Czy oskarżony już jest? Proszę tam spojrzeć. Tak, tak. Proszę bardzo. Proszę bliżej. Nazwisko? Grynszpan. Głośniej, nie słyszę. Grynszpan. Dobrze, imię? Czy koniecznie? A cóż to za pytanie? Z powodu się krępam. Czego? Przecież imię... Pana jest całkiem przyzwoite. Mam je tutaj zresztą przed sobą. Jak pan sędzia ma go przed sobą, to czy nie szkoda czasu się zapytać? Procedura tego wymaga. Proszę nie rezonować. Już. Się nazywam... Adolf. To coś nie jest imię dla starozakonnego na dzisiejsze czasy. Coś nie wypada. Zajęcie? Że co? Czym się oskarżony zajmuje?
Choruję na serce. To nie jest zajęcie. Co znaczy nie jest? Jak ja 3 razy w tygodniu idę z ogonkiem stać w ubezpieczalni i w domu zażywam 4 lekarstwa, co godzinę łyżeczkę stołowe, to jest zajęcie. Od czego oskarżony żyje? Sam nie wiem. Nie mam na pogrzeb, to i żyje. Czy był karany? Jeszcze nie. Dalej zależy od pana sędziego. Zwracam oskarżonemu uwagę, że jeżeli dalej będzie odpowiadał dowcipami, ukaże go grzywną. Grynszpan Adolf, oskarżony jest o znieważenie policjanta na służbie. Czy przyznaje się do winy? Kto się przyznaje? Wcale się nie przyznaje. Kiedy to było? W dniu 10 września o godzinie 11 rano. Jakiego roku? Bieżącego. Oskarżony chyba wie, jaki mamy teraz rok. Wiadomo, ciężki. Na moich wrogów taki czas. W dniu 10 września o godzinie 11 rano oskarżony, prowadząc swój samochód przy zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej, trąbił bez potrzeby, a na uwagę zwróconą przez pełniącego służbę policjanta obrzucił go stekiem obelg. Panie sędzio kochany, to nie jest możliwe. Czym oskarżony to uzasadnia? Po pierwsze tym, że ja byłem wtedy w Otwocku. A po drugiemu to ja nie mogłem trąbić. Z powodu ja nie mam trąbki. A zresztą ja samochodu też nie posiadam. W ogóle ten cały oskarżony to wcale nie jestem ja. To musi chodzić o jakiegoś innego grynszpana. A pan sędzia wie, ile we Warszawie jest grynszpanów? Może 100, może 500? Niech ten grynszpan mi powie, co ja mam zrobić z tym grynszpanem. Panie sędzio kochany, co pan mnie się pyta? Co ja pana powiedziałem, pan by i tak inaczej zrobiłeś, niż ja pana powiedziałem. Odraczam sprawę do czasu wyjaśnienia wszystkich nieścisłości. Już. Dobrze. A, to jest to pobicie. Nieważne. Dobrze. Proszę. Tam jeszcze nikogo nie ma, tak? Dobrze. W takim razie informuję państwa, że działamy tutaj w troszeczkę zaimprowizowanych warunkach z powodów lokalowych. Odbywamy w takich właśnie okolicznościach te rozprawy. To ma ulec zmianie w przyszłości, ale póki co dajemy sobie jakoś radę. No, proszę bardzo. Nazwisko świadka? Cipa Zesman. Proszę bliżej troszeczkę. I jeszcze raz proszę powtórzyć. Cipa Zesman. Ojciec? Dziękuję. Już 4 lata nie żyję. Pytam o imię ojca. Abram. Zajęcie? Z czym się nieboszczyk może zajmować? Chodzi mi o zajęcie świadka. Którego świadka? Rabinowicza? On nic nie robi. Pobożny jest. Siedzi ciągle w kącie i się modli. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, czym się pani zajmuje? Ciocia. A cóż to znaczy? Ja jestem ciocia od tej Ruzi, co jej uderzyli w głowę z żywą kaczką. Aj, co to był za towar? Byk, nie kaczka. Sam pan sędzia, żebym takie szczęście do handlu miała, dałby za tę sztukę 4 złote bez targu. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czym się świadek trudni? Drobiem. O, handlujące. No. Taki rok na ten handel. To zmordowanie jest. Więcej nic. Czy była karana? Jak pan sędzia może coś takiego starszej kobiecie powiedzieć? Jak żyję, nigdy nie byłam w sądzie.
do rzeczy. Co świadek wie o zajściu w bazarze Junasza? Co znaczy zajście? Tam nie byli żadne zajście. Ta Szulzy Cerowa, to ona wlatywała do mojej jatki i się rzuciła i krzyczała, żeby jej oddać 34 złote. To ja nie miałam, to nie dałam. A co robił wtedy oskarżony Szulzycer? On przyleciał zły jak świnia, złapał za nogi najtłościejszej kaczce i popoliczkował z nią tę Ruzię, aż zemdlała. O, czy ona potem chorowała? Co znaczy chorowała? Ona chciała zdechnąć. My ją musieli do szlachtera zanieść, żeby jej zarżnął. O kim oskarżona mówi? No o towaru, o kaczki. A ja się pytam o poszkodowaną Rojzę Zalc. Pani Boty Ruzie. Owszem, też chorowała. I ja w charakterze ciocia żądam 50 złotych za koszty leczenia. Pani jest świadkiem, nie powodem. O, panie sędzio szanowny, ja swoje powody też mam. Proszę nie utrudniać prowadzenia rozprawy. Za utrudnianie pracy sądu grozi pani grzywna w wysokości 500 zł. 500 zł? Za co? Za moje zszargane nerwy, to i 5000 za mało! Za co? Dosyć. Świadek w sprawie oskarżonego o pobicie żywą kaczką proszony jest o opuszczenie sali. 500 zł. W trybie natychmiastowym! 500 zł! Za co? Może jutro będą rozwody. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zwykle tak pełnym krzyku wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały lud. Weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem sunął w dal. A koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cudząc mnie pełen trwogi. Co pani jest, spytałeś mnie? O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i
zabierzesz ją jako żonę swą, będą pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud, ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały ród, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen. Wieczorek w saskim ogrodzie. Ja się rozmarzam na piersiach natury w charakterze melomana. A propos na piersiach, to dlaczego bez żony? Ruty? Coś dużo gada. Żyć by ptaszkom nie dała. Nie mieliby kiedy po prostu pyska otworzyć, ośpiewać może by nie było. A czym jest nasze życie bez ptaszyńcego zaświergotu? Lajwajs, co jest? Żeby taki kupiec galanteryjny tak się roznamiętniał, odrobił. I to nie wagonowo, a na sztuki. Popatrz, panie, księżyc wesoło wzdycha, przeglądając się na falach niniejszej wsadzawki. Wesoła rybka skoczy tu i tam. Dziobnie śpiącego motylka. Wypije szklankę wody. Przegryzie listki mrózy. Wariat. Szkoda człowieka. Pomieszaniec zmysłów. Dzień dobry, przepraszam, czy wolny? Wolne. Malutka, można się dosiąść? Chamuś! Co chamuś? Przecież kiedy siedzi samotna niewiasta, to wypada się zaopiekować. Max! Max! Zaczepiają! Jaki Max? Dla przyjaciół Kazik jestem. Max! Idę. Reginka, idę. Reginka, co to był za jeden? Obcy. Aha, nazwiskiem obcy. A jaki adres? Obcy i zaczepiał mnie. Gdybyś się nie spóźnił, to by nie zaczepiał. Aha, wszystko przeze mnie. Max Miodownik, macie wy może bułeczkę? Bułeczkę? Ja jestem po śniadaniu. Nie dla ciebie, Max! Żeby nakarmić łabątki. Łabątki? Kiedy one same żrą? Miodownik. Azali, chcielibyście być łabędź? To ja łabędź? Czy ja chciałbym być? No zależy, który łabędź. Weźmy doktor łabędź, ginekolog z finlandzkiej. Ładne forsy zarabia, to owszem, chciałem by być. Ale ten Dawid łabędź, co mu wczoraj
izba skarbowa cały towar ze sklepu zabrała? Po. Kategorycznie nie. Nie! Jesteście chodząca prozja życiowa. Nie o takich labędziów mówię. Myślę labędź w znaczeniu drób. I tak też nie. A dlaczego? A bo się mi nie opłaca. Latać cały dzień z mokrym brzuchem po zimnej wsadzawce. Zjadać muchy, komary, mokre rogaliki jak kto rzuci. Żaden interes. Nie rozumiecie mnie, Maksymilian, nie rozumiecie. Nie musicie od razu skikać do wody. To jest marzenie. A, skoro to jest marzenie, to ja bym wolał do innej kategorii zwierzyny się zapisać. Mianowicie, chcielibyście być lew? Nie. Tygrys? Nie. Małpieszon? Nie. Słoń? Nie. Wiewiórka? Nie. Lis? Nie, cała ta futrzana branża się mi nie odpowiada. W takim razie, w roli jakiego zwierzęcia czulibyście się dobrze, Max? W charakterze skromna pluskwa. Powód? A prosty. Nie latałbym cały dzień za byle zarobkiem. Tylko siedziałbym za waszej mamuni portretem, Ryginka. A wieczorem skikałbym do twojego łóżka. I kąsałbym ciebie już, ty wiesz gdzie. Przede wszystkim świnia! A poza tym u nas nie ma pluskiew! Przede wszystkim bujasz. A poza tym tym lepiej. To sam bym był. Ach ty Kosiński, ty miodownik, ty. Panie! Pajerujesz pan facetkę. Pluskwie pan odstawię, że aż człowieka coś po nogach drapie, a tymczasem złodziej, sakwojasz rąbu i prysu. Co? Policja! Max! Oj, moja torebka! Policja! Moja torebka! Max! Policja! Co tam moja torebka? Policja! No Max, nie uciekaj, mężczyzną jesteś przeciw. Kto mnie wołał? O, panie władzo! Złodzieja gonią! Złodzieja? Gdzie pobiegli? W tamte mankie! Czekajcie! Tak, czekajcie! No jest jeszcze się czerwona. Dobrze, chodź tutaj. Dawaj piątala. Tyle biegło. Pamiętaj. O 9:00 w muzeum. Zrozumiano. O 9:00 zaraz tu będą. Co pan robisz, panie W? Co znaczy, co robię? Się jojam. Dobrze. A co pan będziesz z tego miał? A co pan z tego masz, jak pan zjesz kugiel? Lub natomiast córec? Się mnie odbijam i jestem zadowolony.
Ja też jestem zadowolniony. Z powodu mnie jojo skaka. Ale to na pana nie pasuje. Panie W. Sznurka ciągać? Za dzieciaka być przy piersi? Coś to nie jest interes dla mącznego kupca. Panie papier, ja pana powiem. Pan jesteś u mnie wycofany staruszek. Pan nie rozumiesz sport. Pan nie rozumiesz krzyk mody. Pan nie wiesz, co jest salonowe życie i angielskie słowo spleen. Rzeczywiście nie rozumie. A ja pana wytłumaczę. Pana coś interes nie idzie. Żona ma kamienie żółciowe. Sam masz pan protesty. Cholera pana bierze. Dałeś byś pan kogoś w mordę, ale się pan boisz. W ogóle nie możesz pan sobie miejsca znaleźć, gdzie byś pan nie był winien parę złotych. To się nazywa spleen. To co pan robisz? Bierzesz pan jojo. Puszczasz pan go. Raz. Raz. I dwa. Dwa. I trzy. Trzy. I od razu masz pan wszystko, nie powiem gdzie. Z powodu, że na sali są kobiety. Panie papier. Ach, właśnie. A propos, wracając do naszego przedstawienia. Proszę państwa, mój serdeczny przyjaciel Izrael Tittenfass. U niego jest bardzo duży magazyn. On handluje, on sprzedaje, on daje, oni płacą. Oni płacą, on daje. Normalnie. Ja handluję guzikami. Mało daje, mało dostaje. On ma duży magazyn na Śliskiej. On dużo daje i dużo dostaje. Ale czasami dużo daje i nie dostaje. I wtedy ja mu poleciłem. Mój serdeczny przyjaciel Izrael Tittenfass. Ja mu poleciłem na rogu ciepła i chłodna jest taka restauracja. Ja go tam umówiłem z tak zwany inkaso. Państwo wiedzą, co to inkaso? Najlepsze podobno w Warszawie. Mój serdeczny przyjaciel. Izrael Tittenfass. O! Ta! W pewnych kręgach uważany jestem ogólnie za geniusza inkasa. Co będziemy dużo mówić, panie Tittenfass? Telefonczyk się nazywam. Jestem pierwszy pogromczyk na plajciarzy. Jak pańskie dłużniki się dowiedzą, że telefonczyk dla pana inkasuje, same przylecą z pieniędzami między zęboma na ten przykład. Z pieniędzmi to jest to, a dlaczego między zęboma? Bo z telefonczykiem mieć przyjemność. Tak, to nie jest przyjemność. Cholera ciężka jestem i kawałek drania tyszy. Samemu czasem ciężko ze sobą wytrzymać. Do lustra rok czasu nie zaglądałem, żeby tą mordę nie widzieć. Rzeczywiście, pysk pan nie masz przyjemny? Ale w interesie w takie czasy taki człowiek jest potrzebny. Jak ja wchodzę do mieszkania dłużnika, kanarek przestaje śpiewać. Kanarek przestaje śpiewać? Zegar się zatrzyma. Zegar się zatrzyma? A dzieci konwulsje dostają.
na ten przykład. Kanarek się może zepsuć, dzieci się mogą rozchorować, a gruszki nic pan nie zrobisz. Nie zrobim? Panu G nic pan nie zrobisz. Ja cię zobaczę. Nie zrobim? Nie zrobisz. Skoro jeżeli tak, to bardzo jest mi przykro, ale jestem zmuszony zapytać, czy masz pan polisę asekuracji na życie? A co panu do tego? Się pytam z powodu, że za chwilę wyciągnę rewolwer na 6 osób. I na ten przykład... Oj! Co pan robisz? Zimnym trupem pana położę na podłogie. Co pan robisz? Na ten przykład. I od razu pan płacisz natychmiast. Nie? To, panie, co pan robisz? Odliczam się do 3. Skoro nie widzę forsy, uważa się pan za nieboszczyka na ten przykład. I raz! Oj! Płacisz pan, panie Gruszka, czy nie? Jakie Gruszka? Ci ten pan nie? Nie, no to idziemy się dalej. 2! Uśladzą nas trochę! Co się tu dzieje? Rzuć broń, kanalio! Panie stójkowy, no co pan? Starozakonny! Od pustowej zabawki się przestraszył. Oszust! Szmandak! Jo! Co się tu dzieje? Oba dwa do komisariatu! No nie, ale nie! No panie stójkowy, no jaki prawie? No nie w sobotę, no proszę! Do komisariatu! Mój serdeczny były przyjaciel. Majgełę ma cudne oczy, niby gwiazdy dwie. Ingełę chciałby w nie patrzeć. Majgełę mówi nie. Bo Ingełę kocha Majgełę. A Majgełę Ingełę nie. Majgełę ma cudne rączki, niby lilie dwie. Ingełę chciałby je pieścić. Majgełę mówi nie. Bo Ingełę kocha Majgełę. Majgełę ma cudne usta, niby wiśnie dwie. Ingełę chciałby całować. Majgełę mówi nie. Bo Ingełę kocha Majgełę. Zaraz wracam.
Gniew Isaaca. Osoby: Isaac Cygelman. Stawki 18. Balbina. Jego żona. Beniek Kalkstein. Pawia 3. Gniew Isaaca, o muzo, głoś obfity w szkody. Pozwól, niechaj zwycięży ten handlowiec młody, skoro rządzą odwetu pierś męska mu wzbiera. A mnie wybacz, że kradnę rytmy u Homera. Na stawkach w kamienicy numer 18 mieszka Isaac Cygelman, człek z kupieckiej kasty. Żonę ma nieco płochą imieniem Balbina. W tym miejscu koniec wstępu, dramat się zaczyna. Gdy wczoraj przed wieczorem Isaac wrócił z miasta, ukochana nie wyszła witać go niewiasta. Próżno puka, kołacze, pod drzwiami stoi. Drzwi zamknięte, jak bramy niedostępnej Troi. Was ist das? Myśli Isaac. Czy może Balbina poleciała na nowy dźwiękowiec do kina? Ale nie, wszako w dziurce tkwi klucz od zaczasku. Lepiej będzie poczekać i nie robić wrzasku. Siadł Isaac pod drzwiami, laskę ścisnął w dłoni. Dech zahamował w piersiach, nie puka, nie dzwoni, jeno zerka na klamkę, w piersi zemstę knuje. Oj! Powtarza. Niech tylko on wyliść spróbuje. Stało się! Po godzinie klucz zgrzytnął złowrogo i on, wytworny Beniek, ukazał się w progu. Zanim wyszła Balbina, stąpając z ostrożna, rumiana jak ta gąska, którą zdjęto z rożna. W tejże chwili Isaaca opuściła trwoga. Zło kwę! Krzyknął i z kijem rzucił się na wroga. Rąbnął go w czubek głowy, pchnął go w dołek, potem aż biedny Beniek Kalkstein zwalił się z łoskotem. Litości! Precz z litością! Isaac się czerąbie! Gdyby miał trąbę w ręku, zagrałby na trąbie, aby obwieścić światu o klęsce Benzjana. Wiwat! Wiwat, zwycięstwo! Kampania wygrana! O niewierna Balbino! Zamknij się w alkowie i czekaj, co czcigodny Rebdon na to powie. Może ogłosi rozwód za złamanie wiary, a może przeliczy honor na dolary. Oh,
ludzie, ludzie. Do Warszawy przybył słynny cadyk, cudotwórca z Kiernozi. Takiej sensacji nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy Muranowa. Ludzie, ludzie, w naszym Jeszybocie przy ulicy Franciszkańskiej powitamy dziś mędrca, prawdziwego mędrca, cudotwórcę, świętego męża z Kiernozi. Słynny cadyk przybywa, aby stoczyć pojedynek słowny z nie mniej uczonym Rebbe Donem. Ludzie, ludzie, gdy słynny cadyk, cudotwórca z Kiernozi nauczał w Radomiu, jedno rzucenie okiem na cadyka kosztowało 2 złote, jedno dotknięcie ręką 10 złotych, jedno pytanie wraz z odpowiedzią 25 złotych, a jedno błogosławieństwo od 50 do 100 złotych. Ludzie, ludzie, a u nas w Jeszybocie przy ulicy Franciszkańskiej za darmo. Niepowtarzalna okazja. W sferach hasyckich zawrzało. Kitel tuk. O! Zjawia się. Oto pierwszy zjawia się Rebbe Don. Witamy entuzjastycznie przez wielce. Co to jest Rebbe Don? Kto on jest? Bum chili bim bom bim bom bim bom bum chili bim bom bim bom boy bum chili bim bom bim bom bim bom oj 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 oj. Oto wkracza cadyk, cudotwórca z Kiernozi. Gdzie jest ten epikurejczyk? Gdzie ten grzesznik, co nie uznaje świętej księgi Zohar? Agituk! Rebbe Don nie odpowiada na zaczepki. Rebbe Don stoi i słucha, co dalej nastąpi. Są rzeczy, których w żaden sposób nie można zrozumieć. Na przykład w Gdańsku i jeszcze dalej jest morze. O, w Gdańsku jest morze. W Gdańsku jest morze. Szoj, do tego morza wpadają 333 rzeki. Oj, fajne munes! Tam wpadają 333 rzeki, on rzekł. Tam wpadają 333 rzeki? To ja się pytam, jak to jest urządzone, żeby wody nie przybywało? To on się pyta, jak to jest urządzone, Rebbe. Wy jego pytajcie! Wy jego pytajcie! Powiedz, Rebbe, powiedz! Niech on wam powie, dlaczego woda nie zalała dotychczas Gdańska i innych miast nad tym morzem? Powiedz, Rebbe, powiedz! To bardzo proste, bo woda paruje. Co? Ona paruje? Ona paruje! Nymals, co? Ona paruje? Ona tobie paruje w upał, ale co ona robi, jak jest zimno? Powiedz. Powiedz, Rebbe. Ja wam powiem. I niech słucha uważnie ten apikoires. Wody w morzu nigdy nie przybędzie, bo na brzegu leży taka żmija, co ciągle pije. Na brzegu leży taka żmija, co ciągle pije. Ona wypija na dobę pół łokcia wody. To jest akurat tyle, ile wpada do morza z tych 333 rzek. 333 rzek? A co ona robi z tą wodą? Ja się pytam. Co ona robi z tą wodą? Jaki on głupi. Przecież każdy wie, że ta woda wylatuje ze żmii. Tak samo jak i z ciebie by wyleciała. I ze mnie? To gdzie ta woda spływa? Ja się na powrót zapytuję. Ta woda wsiąka w piasek. W piasek? Ale ona może się pomylić. Przecież pod piaskiem może być skała. Jaki on głupi. A czy ty położyłbyś się na skalę, kiedy obok miałbyś piasek? A czy ty położyłbyś się na skalę, gdybyś obok miał piasek? Ale żmija może się pomylić.
Przecież pod piaskiem może być skała! Pod piaskiem nie ma skał! Pod piaskiem jest ziemia! Jaka ziemia? Aleś ty głupi! Czy ktoś widział kiedyś ziemię pod piaskiem? Myszygenę! To ja jestem głupi? To on jest głupi? To ja jestem głupi? No zrobiło się takie zamieszanie, że ludzie sobie zaczęli skakać do oczu! O, i Rebedon musiał opuścić lokal zapasowym wyjściem i zrezygnować z dalszej dyskusji! Ludzie, ludzie! Jeszcze dziś w naszym Jeszybocie przy ulicy Franciszkańskiej słynny cadyk cudotwórca z Hiernozi. Bum, czyli bim, bom, bim, bom, bim, bom, bum, czyli bim, bom, bim, bom, boj, bum, czyli bim, bom, bim, bom, bim, bom, oj, 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 oj. Słynny cadyk cudotwórca z Kiernozi wygłosi odczyt na wielce interesujący temat. Czy jak człowiek myśli, że nie myśli, to czy on wtedy myśli, że nie myśli? Mistyka mistyką, ale wróćmy do spraw przyziemnych. Otóż państwo Cytrynowskie zamieszkują dwupokojowy apartament w przemiłej kamienicy na Nalewkach. Z powodu niezbyt lekkich czasów, zaraz po zamknięciu sklepu udają się do domu i kładą się do łóżka. O, chyba już się położyli. Zamkłeś? Tak. Gaz zakręciłeś? Tak. Niestety, rezultat tego jest taki, że długo w nocy wiercą się w swoim małżeńskim łożu, nie mogąc się doczekać nadejścia upragnionego snu. Pewnej nocy pani Cytrynowa coś usłyszała. Moryc? Moryc? Słuchałeś? Co to? Co to? Kto to może być? Owszem, nie wiem. Wstań! Sprawdź! Idź zobacz! Nie mogę. Z powodu się bam. Jak ciebie nie wstyd? Moryc! A ja ci jeszcze raz powtarzam, płacha dojdą w ząbek czesany, że w ten sposób nic tu nie zrobimy. To trzeba technicznie, na pasówkę, w bigle i ceremonią. Moryc, mężczyzną jesteś. Cytrynowa, nie bądźcie dzieckiem. Jak już jestem mężczyzna, to od razu koniecznie muszę być wariat z bandytami. Pójdę się bojować? Z czym ja się na nich rzucę? Z gołą dupą? Chrapajmy! Gdzie się pchasz? Kimają! Ile? Tylko ty mnie do wiatru nie wystaw i nie zjedź sam z całym towarem! To... Wiesz, żebyś ciężko u mnie był przegrany, a święta idą nieprzyjemnie by ci było całą Wigilię na chirurgii spędzać! To... Moryc! Mężczyzna jesteś! Cytrynowa! Za kowbojem rozbrykanym koniu się zostanę! Naczynia się psia krew rozbrykam na łóżku! A jak mnie w mordę dadzą, to co mnie pomoże być mężczyzną? Trzeba się nakryć na głowę i spać! Chrapajmy! Irek, tylko ty im czego nie zrób! Nerwowy chłopak jesteś, a za pobicie gorszy wyrok niż za sam błąd! To! Bierzemy walizki, co się da, i pryskamy! Uj, chrapajmy, chrapajmy! Dobrej nocy, drewniane frajery!
Oj, to już, ja już śpię, już mnie się wydaje, że wygrywam bilet na loterii i że już jadę się kąpać do Ciechocinka. Serwus, panie Ciechocinku! Co za noc. Co za noc. Na szczęście już dobiegła końca. Ale pytanie do państwa. Czy coś może łączyć australijskiego strusia z kupcem z nalepek? Wydawałoby się, że nic. A jednak rzeczywistość zadała temu kłam. Przed sądem stanęli Hieronim Topielec i Piotr Andrzejew, zeznający w charakterze świadka pan Cytryn. Tak, to ja. Zapytany został przez sędziego, czy rozpoznaje swoich nocnych gości? No, skądże? A nie, wprost przeciwnie. Z powodu posiadam grubą kądrę, a niezależnie trzymałem zamknięte oczy. Też. Spokojnie, panie Cytryn. Dowód w postaci worka z rzeczami państwa cytrynostwa całkowicie wystarczył. I obydwaj goście dostali po 6 miesięcy więzienia. 6 miesięcy?! Dożywocie się należy, a nie 6 miesięcy! Co to jest 6 miesięcy? Czy ja wiem, czy dobry? Ale witam, panie Żółtko. Panie Ayrwais, rozmień mnie pan 10 złotych. Mam, na 2 piątki. A co to znaczy na 2 piątki? 5 złotych w ten piątek, a 5 w następny. Panie Ayrwais, poczęstuj mnie pan papierosem. Odzwyczaiłem się. Od palenia? Nie, od częstowania. Panie Ayrwais! Słucham pana, panie Żółtko. Dlaczego pan tak kiepsko słyszysz, panie Ayrwais? Bo zatkałem sobie uszy watą. A na co? A bo widzisz pan, ja bardzo lubię bębnić palcami. Ale tego hałasu nie znoszę. A ja wczoraj widziałam pańską żonę, panie Ayrwais. Tak? Co mówiła? Co mówiła? Nic! To nie moja żona. Pana! Ona jest straszna śmieszka. Skąd pan wiesz? Po jakiej opowiedziałem dowcip, to tak się śmiała, że mało z łóżka nie powypadaliśmy. A wiesz pan, panie Żółtko, co mnie się najbardziej podoba w pana żonie? Że ona pana żona, a nie moja. Ale to cicho, panie Ayrwais. Cicho, panie Żółtko. Słychać, jak euro spada. Thank you.
Kasia Kurman, Kasia Żytomirska, Andrzej Bocian, Piotr Herbik i Dariusz Kunowski. Dziękujemy. Możemy zagrać na bis jeszcze jedną scenę z poprzedniego spektaklu pod tytułem Wiek na 103. Czy życzą tej pani? Scena ta... No dobrze, możesz bez tego. Może bez. Krótka przerwa techniczna będzie. Wyobraźmy więc sobie, że zaglądamy przez dziurkę od klucza do wnętrza mieszkania, o, kuchni. Drzwi kuchenne w warszawskiej kamienicy mieszają się na klatce schodowej rozmaite zapachy, pora jest obiadowa, gotuje się może kapuśniak, ale gdzieś tam może i czulent. Aaaa, ziemniaki wystygną, cholera jasna. Kto tam? Kryszka? Otwarte! Gdzież to poszło? No? Czy mam przyjemność z żoną trupa? Jakiegoż znowu trupa? Co pan szanowny pyskuje? Ostatecznie, czy pani nieboszczykowa Ząbkowa, czy też nie? Ząbkowa, oczywiście, że Ząbkowa jestem, ale nie nieboszczykowa. Zaraz się pani przekona. Czy to szanowny mężulek leżał u świętego ducha na trzeciej sali przy oknie? Taki blondy, łysawy z brudką? I z zyzem w prawym oku? I z zyzem? I cegłą w ciemię przezrodzonego szwagra szturgnięty? Właśnie, ale pan streszcza się pan, bo ja nie mam czasu. Ano, widzi pani szanowna, nie trzeba się z żałobnym fachowcem spierać. Mężulek dzisiejszej nocy do garbarni się przeniósł. A na tym łóżku już leży nowy chory. Nieduży facet, ale sympatyczny. Też długo nie pociągnie, bo się wódka w nim zapaliła. O nieszczęśliwa moja godzina! Wdową żałobną mi się została na same zimę! I to teraz! Kiedy zielonego materiału na palto nabrałam i już skrajać kazałam! Wszystko na nic! Taki ładny materiał! A teraz trzeba będzie czarny kupować, a ten w kubrze trzymać, taki ładny materiał. A teraz mule cholery jedne gryźć będą go przez całe zimę. Oj, dolo, moja dolo nieszczęśliwa. Kufer można naftaliną wysypać, to mule drani zdechną. Ale jak to w świecie? Naftalina, pierwsze świństwo! Może bagiennym liściem przyłożyć, ale znowu aksamit tak prześmiarnie, że trzeba będzie wietrzyć przez parę tygodni. O! Co ten kochany mąż mnie kłopotu narobił? Zawsze był taki poprzecznik, jak ja w lewo, to on w prawo, jak ja w prawo, to on w lewo! I z tym pogrzebem też się nie mógł, cholera jasna, wstrzymać do wiosny. Zabiję się chyba i z tym moim kochanym mężem razem do grobu położę. Wdowo w żalu nieotulona, cóż znaczą wobec majestatu śmierci 4 metry aksamitu? Tu trzeba trumnę wybrać, a także samo placyk upatrzyć i karawan zamówić. To jaki? Z latarnikami czy bez? Ze srebrnym okuciem czy gładki?
Ach, dola moja, dola nieszczęśliwa. A skąd ja to wszystko wezmę? Nie płacz, kobieto nieszczęsna i słaba. Znam ból wdowiego serca i przychodzę z pomocą. Józef Atrobak, zakład pogrzebowy Styk. Dziękuj pani opiece świętych patronów, że w moje ręce trafiasz. Trumna, najbardziej twarzowa, jest z dębu. Z politurką złotych 150. 150! Z politurką! O, drogo, drogo, cholera! Zaliczki biorę złotych 100. 100? No ale ja trumna nie wiem. Będzie na czwarteczek, byleby w gotówce. W gotówce? Ale ja nie wiem, czy ja mam w gotówce! Może być 80, byleby w gotówce. Zepsuty świat, zepsuta rybka, pije do dna za zdrowie chybka. Ja dziś ze szpitala wychodzę, u chybka jest bibka. Coś pan za jeden? Przepraszam, ja tu służbowo. Co, Jaćka coś przeskrubała? Nie może być. Co się tu dzieje? Ja dziś ze szpitala wychodzę, puścili mnie, baba. Tak kocha, że zemdlała na mój widok. Jadziuś, daj pyska, daj pysiunia, kochanie. Już... O! Och ty, ty łohadojdo, w ząbek czesany. Ja... Paskoda przebrzydła! Już ja ci pokażę, już ja ci pokażę. Ja cię, ja to! Ja... Co? Tato! Co, prima aprilus w listopadzie uskuteczniać? A, żarty z płci pięknej sobie urządzać? A masz, ty, złodzieju! Ty, paskoda! A masz, złodzieju! Mecenas miastu w Warszawie. Kolejny spektakl 7 stycznia w Instytucie Teatralnym. A potem zobaczymy.